Witaj w teleturnieju, fajny teleturniej. Zadam ci jedno pierwsze i zarazem ostatnie pytanie. Co wolisz? Zostawić lajka pod tym filmem, czy zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem? Naprawdę ciężkie pytanie, ale skuszę się chyba na odpowiedź B. Rozumiem, że to twoja finalna odpowiedź. Tak, to moja finalna odpowiedź. Bardzo dobrze, to twoja prawidłowa odpowiedź. Gratuluję wygranej i zapraszam na odcinek. Serwus, z tej strony Diner, witajcie w nowej mapie Minecraft Would You Rather. Naprawdę bardzo przyjemna mapa, z tego co słyszałem, jeszcze na niej nie grałem, ale ponoć jest naprawdę kozacka. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Jest ze mną dzisiaj Tricus, cześć Ernest. Siemanko. I słuchajcie, bardzo wam się podobał live z Tricusem, więc postanowiłem, że zaproszę go na odcinek. Zobaczymy, jak to piknie. On nie jest dobrym Minecrafterem, ja mu mówię. Tam nie jesteś dobrym Minecrafterem. Ja jestem bardzo dobrym Minecrafterem, bardzo ładnie gra w Minecrafta. Proszę mnie tu tak? nie wyzywać. Daj mi dowód. No, daj dowód taki, że po tym filmie będzie. Już za późno. 60 łapek w górę będzie. Zobaczysz. A, super, no obrażaj się. Bo wiesz, że będziesz 60 łapek w górę, dlatego. No, okej. Uciekaj. Patrz, no, jak ucieka. Łapki w górę, ja chcę pożebrać, dobra? Boi się waszych lajków. Zobaczcie, jak ucieka przed waszymi lajkami. Zostawcie, żeby lepiej uciekał jeszcze. Nie, ja nie chcę waszych lajków. Zostawcie mnie. Zostawcie mnie lajki. O, nie. On umarł, bo tak się bał lajków, dobra. Słuchaj, więc tu mamy dwóch playerów, więc nas jest dwóch, więc idziemy tutaj. Bo to jest mapka dla dwóch osób bądź jednej. Dobra, i to już ogarnęliśmy z Ernestem przed chwilą, że mamy coś takiego jak takie wędki. I to nie są wędki tak naprawdę, to są tak naprawdę to są monety. Tak, musisz sobie wyobrazić, są monety, więc tak. Ja mam monetę niebieską, a on ma monetę czerwoną. I w sumie na razie o co chodzi, zaraz to wszystko tłumaczymy. Musimy ichnąć ten guziczek, to obczailiśmy już. I lecimy. Ernest, masz już skrzydła. Już masz skrzydła. Tak? Teraz tak, patrz. Biegniesz, bo on nie umie skakać. Z beka. I spacja. Widzisz? Spacja. I lecisz. Przytrzymujesz spację. No nie musisz trzymać. O stary, ja latam. Musisz paść tej dziury tutaj. Chodź. Chodź. I rób kółko. O Boże, nie! Nie! Spokojnie. Dobra, jakoś dać mam radę. Wszystko pod kontrolą. Dobra, klikam. Jesteś? Dobra. Widzisz mnie? No nie, znów cię nie widzę. Aha, dobra, bo już graliśmy tutaj i nie widzieliśmy siebie i wyszliśmy z gry. Dobra, to weź zestarty Minecrafta, w sensie wyjdź z serwera i wejdź. Jak grać? Będziemy mieli pytanie, na przykład, czy wolisz jabłko czy pomarańcze? I będziemy musieli wybrać jabłko, pomarańcze. I musimy wybrać tą odpowiedź, która... znaczy teoretycznie nie ma złej odpowiedzi. To, no to co ale jeżeli po prostu? Wybierzemy, tak, ale jeżeli wybierzemy odpowiedź, to jest ciekawe, jeżeli wybierzemy odpowiedź, którą wybrała mniejszość osób, to wtedy zginiemy. Co? Tak. Zobaczysz, tak jest to, co ja rozumiem. Czyli jest zła odpowiedź w takim razie. Znaczy nie jest zła, po prostu zginiesz, ale wrócisz, więc będziesz żył. Śmierć jest nie zła, zła, więc odpowiedź no jest nie w tej zła. Grze, więc tak, chodź Erles, to jest pierwsze pytanie z tego, co rozumiem. Ja, co byś ja wolał? Kliknę batona. Za późno. Więc tak, mieć głowę rozmiaru lizaka, czy mieć głowę rozmiaru piłki na plaży takiej? Co ale byś wolał? Lizak może być duży, nie? Piłka ale plażowa... Byś... Ale nie. No lizak bez wyjątków, stary. Lizak, no mały ale chyba lizak. Piłki plażowej to teraz też mamy rozmiary takie no głowy, nie? No nie, ale będzie takie piłki dużej plażowej, wiesz co chodzi. Ja bym wolał głowę piłki plażowej. Ja też bym wolał piłki plażowej. Oh yeah, udało się. Yeah. Dobra, ci... Mówili, patrz, że nie ma teraz... złej odpowiedzi, no, a jest, tak, że korekt. Okay. Zobacz, chodzi o to teraz, tego co ogarniam, że 76% osób wybrało tą odpowiedź. Jak wiesz, zdawali pytania ludziom, tego co słyszałem, bo czytałem opis mapy i 24% wybrało, że wolałby mieć głowę. No bo kto byś chciał mieć głowę wielkości lizaczka? No nie, masakra, to byś w sensie patrzyli. Każdy by mógł brać twoją głowę do buzi. No. O tym nie pomyślałem, dobra, klikaj Ernest. Drugi teraz. Żyć na pustyni, czy żyć w jakiejś takiej Arktyce, nie? Na pustyni, proszę. No w sumie nie... Stare pingwiny gryzą, słyszałem o tym. Serio? A wiesz, że wielbłądy też gryzą pewnie. To gryzie? Wielbłądy, ale... O, fuck, stary. Ludzie wolą żyć stary, na jesteśmy tym. W izolatce. No, to jest jakieś... Co się stało? Teraz musimy kliknąć? Tak, myślę, że... Oj, super, zginęliśmy, masakra. Dobra, ale wróciliśmy tu, nie? Dobra, więc widzimy dalej, się, chodź. To super. Więc 27% wybrało, że woli pustynię. Dziwne, no, ale serio. Ja wolę, jak mi jest ciepło. Ja też wolę, jak mi jest ciepło, masakra. Bo ludzie piszcie też w komentarzach, jak byście wy wybrali, w którym no, pytanie, każdy dobra? Woli chodzić więc bez skarpetek, wiecie, chyba, pytanie nie? pierwsze to, pytanie drugie to i tak dalej, więc zobaczymy, jak wy byście wybrali. Więc tak, być zombie, czy być duchem? Być duchem, ja wolałbym. Być duchem? Kto chciałby być taki brzydki wiadomo, jak zombie, ale nie no. zombie, stary. Zombie nie kontroluje tego, co robi, no. Je ludzi w ogóle, masakra. Dobrze. O, dobra. Wiadomo, 99. Nie, 93 to jest, wiesz? 93. A, dobra. Dobra, i tak bardzo dużo. My tu ludzie piszcie, jak wy byście wybrali. Być bogaty? Być bogatym? Czy być znanym? Znanym. Ja bym wolał być znanym. Ja wolałbym być mówiąc. Bogatym. A wiele. O, się udało.
Nie wiem. Więc dealerowi płaćcie, albo, a mi dawajcie nie, suby. Znany, dobra, nie będzie. Takie ten. Niech będzie by znany, dobra. I źle. Jezu, co za materialiści. No, no ludzie to materialiści. No masakra. 7%. Nie, nie, to nie jest to. Ile procent osób wybrało? Ciekawe. 68% osób wolałoby być bogatym niż znanym. No dobra. No ja wolę mieć przyjaciół i fanów i... Ja wolę mieć przyjaciół, będąc bogatym. Znaczy nie, dobra, okej, okay, nie wiem. Być super złoczyńcą? Być super bohaterem. Pewnie większość... No, niby trzeba być dobrym człowiekiem, ale w prawdziwym życiu chyba wygrywają super złoczyńcy. Dobra, to rzucę monetą, czy nie? Tak. No dobra, to klikamy. I co wybierze się? Niebieski, czyli złoczyńca. No ja wolałbym być bohaterem. No dobra, no, to... no klikaj. Oj, pyk. Mówiłem, Ernest. Super bohater. No, Jezu, myślałem, że moneta nie kłamie. No nie, moneta kłamie, jest stresowa. Dobra, lecimy dalej. Tam. To jest pytanie szóste. Wow, ej, fajna mapa, naprawdę, bardzo mi się podoba. No, mi też się bardzo podoba. Zobaczmy. Być głodnym. Być głodnym, czy być spragnionym. No wiesz, ja jak robię masę, to wolałbym być spragnionym, nie? Ale pewnie, znaczy, no właśnie. Ja nienawidzę być spragnionym, więc wolę być głodnym. I dobrze wybrałem, Ernest, bo 65 osób. Procent. 60, ten, reszta osób nie chodzi na siłownię. Bo ty na siłowni zawsze. Cofnąć się w czasie, czy pójść w przyszłość? Oh shit, i to jest dylemat. Shit. No jest słuchaj, dylemat. Byś mógł naprawić całe swoje życie, znaczy zrobić wszystkie rzeczy, o których myślałeś. Tak, mógłbym coś naprawić. Rozumiem, jestem szczęśliwy, dużo bym nie naprawiał, ale... A w przyszłości byś wiedział, co się wydarzy, stary. Ale się wydarzy. Wiesz co, to rzeczywiście jest super ciekawe, co by się stało w przyszłości. I wtedy byś mógł, stary, teraz już zacząć żyć jakby tak, żeby naprawić to, co zrobiłeś tak, w przyszłości. Tak, ale właśnie cofasz na stałe, wiesz? To ja wolałbym chyba... Ja wolę do przyszłości, wiesz? No to dawaj. No i dobrze, 5. No, kozacko. Dalej. Pyk. Być profesjonalnym perkusistą czy gitarzystą? No, no chyba tutaj no, wiadomo. Wiadomo. No, przecież kurde, jestem profesjonalnym gitarzystą. No. Dobra, a dalej. Zamrozić czas kiedykolwiek chcesz, umiejętność, czy pomijać czas kiedykolwiek chcesz? Ja bym wolał zamrażać czas, nie wiem jak ty. I chyba tak ludzie wolą, myślę. Tak, ja, no. No, to jest, o, kozacko, 68, super. Stary slow-mo guy. O, no, slow-motion, kiedy chcę, to byłoby piękne. Nosić, co to jest? Diapers. Nie wiem, co to. A, pieluszki to są chyba. Pieluszki. Nosić pieluszki całe swoje życie, resztę życia? Czy nigdy nie używać komputera i konsoli? Ja bym wolał nie używać komputera i konsoli. Teoretycznie, ale wiesz, te pieluszki miałbyś pod spodem, nie? Jak bielizna. A teoretycznie kompa nigdy nie użyć. I byś nie musiał teraz... chodzić do kibla, stary. Pieluszki. Tak, pieluszki, dokładnie. Dobra, pieluszki, zdecydowanie. Okej, okay. Skoczyliśmy pierwszy level. Pyk. Okej, okay, skoczyliśmy pierwszy świat. Słuchajcie, to był pierwszy świat i był spośród bardzo fajny, raz, trzeba dwa, przyznać. Trzy, cztery, pięć, sześć. Jeżeli chcecie kolejny świat, to koniecznie zostaw lajka w górę po tym filmikiem. Właśnie, przejdziemy mapki, będzie super. Dokładnie, więc jeżeli chcecie taką serię, to koniecznie piszcie komentarze i piszcie lajkacze. Oczywiście z Tricusem Boskim. Oczywiście ze mną. Jeżeli go lubicie, to wbijcie na jego kanał, macie w opisie. Ja byłem Liller, mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Pamiętajcie, aby też zostawić łapki, bo ja też chcę pożebrać czasem. No, bo on nie żebrzy zwykle, więc on no ja nie żebrzę nigdy właśnie. Dobra, więc koniecznie piszcie, czy chcecie Ernesta więcej na kanale. Jak powiecie, że nie, to ja z nim... Ja się przestaję z nim odzywać do niego, jak powiecie, że nie. Właśnie, już przed... Tak serio, to... Zerwiemy przyjaźń tak, wtedy. Zerwiemy przyjaźń, więc... Zdecydujcie, przyjaźnimy się Ernestem, czy nie? No. Tak serio, to wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli się podobał, koniecznie like, wbija grupę i na Facebooka, na fanpage. I więc... papa. Papatki, eluszkę. I takie zakończenie skrzydłami. Oj. Nie widziałem tego, ale pewnie spadłeś żałośnie. Nie, nieprawda. No wcale. Dobra, cześć.